Robimy konsultacje społeczne odnośnie studium, kierunków zagospodarowania gminy Łukta. Piotr Harasim w naszym studiu, Robert Malinowski, wójt gminy Łukta. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przygotowując się do tej rozmowy, przeglądałem wasze strony internetowe, profile społecznościowe. No i to, co szczególnie teraz promujecie, do czego namawiacie, to konsultacje społeczne, którego efektem będą zmiany w przeznaczeniu niektórych terenów w gminie Łukta. Panie wójcie, co to za projekt i jak on zmieni życie mieszkańców? Najpierw robimy konsultacje społeczne odnośnie studium, kierunków zagospodarowania gminy Łukta. Czyli to jest taki plan, który nakreśla, w jakim kierunku chcielibyśmy, żeby się nasza gmina rozwijała. Wiemy, że gmina Łukta to jest gmina stricte turystyczna i rolnicza. Pamiętajmy, że na terenie naszej gminy jest 55% lasów, 10% gruntów zajętych jest pod wodami, resztę to tereny rolnicze. I chcielibyśmy, żeby w tym kierunku właśnie nasza gmina się rozwijała. W kierunku turystycznym, rolniczym. Panie wójcie, zapytam teraz o pieniądze, które często pochodzą z Unii Europejskiej czy z programów rządowych. Jak gmina Łukta radziła sobie z pozyskiwaniem tych środków, zwłaszcza w trudnych czasach pandemii, tak, które no, wciąż nas dotykają? Powiem panie redaktorze, że bardzo dobrze pozyskujemy środki, a to dzięki naprawdę dobrym pracownikom, których mamy i dobrze piszą projekty. Największe środki, jakie się udało nam pozyskać, jeżeli chodzi o środki unijne, to jest środki na budowę nowej oczyszczalni ścieków. To 21,5 miliona całkowity koszt oczyszczalni ścieków. Mogę dzisiaj powiedzieć, że to jest jedna z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków i mogę powiedzieć i na terenie miejskim, i na terenach wiejskich. 93% mamy gminy, przeszło 93% skanalizowane, a ścieki, jakie przypływają do naszej oczyszczalni, są ściekami mocno obciążonymi, bo jest 55% przemysłu, więc oczyszczalnia musi być na najwyższym poziomie. I taka jest. Dzisiaj wiem, że ta oczyszczalnia, która udało nam się wybudować właśnie w czasie pandemii, wykosztowała dwa razy tyle, czyli gdzieś około 45 milionów złotych. Jeżeli chodzi o środki rządowe, również to jest teraz chyba największa pula, jaką nam się udało pozyskać ze środków rządowych. To jest rządowy program Polski Ład. To jest 9 milionów, prawie 300 tysięcy i to jest na modernizację dróg, na modernizację kotłowni gminnej, gdzie jest ogrzewak, kotłownia przeszło 400 mieszkań i zespół szkolno-przedszkolny i przedszkole w Łukcie. Również na wodociąg, czyli bezpieczeństwo, tak zwany bypass chcemy zrobić i połączyć się z gminą Morąg. W razie czego, jeżeli na terenie naszej gminy zabrakłoby wody, mamy możliwość przepięcia się do gminy Morąg, a jeżeli zadziałoby się to w drugą stronę, to również zasilić gminę sąsiednią, czyli gminę Morąg. To są te plany, które udało nam się pozyskać na ten rok i ruszymy z przetargami mniej więcej, mam nadzieję, kwiecień, maj, bo tak zakłada, że w ciągu pół roku muszą się odbyć przetargi, jeżeli chodzi o te kwoty pozyskane od naszego państwa. To jeszcze dopytam o te inwestycje drogowe. Jakie inwestycje właśnie są już za wami, jakie przed wami? To myślę, że szczególnie interesuje tych zmotoryzowanych mieszkańców gminy. Powiem panu, że inwestycji drogowych mamy bardzo dużo. Nawet firma, która nam i odśnieża, i utrzymuje jak gdyby w okresie letnim drogi, mówi, że za chwilę nie będzie co u nas robić, bo będą wszędzie albo asfalty, albo polbruki. I to też dotyczy tak chodników i oświetlenia. Tutaj też były inwestycje. I oświetlenia, tak. Udało nam się wybudować drogę do Komorowa, do Ramot. W tamtym roku na jesieni otwieraliśmy drogę Sobno-Trokajny. Wybudowaliśmy chodnik w miejscowości Łukta, czyli ważny chodnik, uważam, bo to w stronę cmentarza, gdzie jest ogromny ruch i przede wszystkim zależy też nam na bezpieczeństwie mieszkańców, którzy się poruszają po tych chodnikach. Kolejne plany, które są, to kolejne drogi tam, gdzie nie ma tych dróg, ale też mamy inwestycje wspólne z powiatem i to też nam się udało
fajnie zrobić. Wszystkie drogi powiatowe na terenie gminy, jako wspólne inwestycje, zrobiliśmy i naprawiliśmy drogi powiatowe, także wszystkie drogi powiatowe mamy też naprawione i to też jest odcinek gdzieś około 4 km wspólnej inwestycji. To też jest na taką małą gminę, najmniejszą gminę w powiecie, to jest duża inwestycja. Panie wójcie, jak pan widzi przyszłość gminy Łukta? Może nie za kilka lat, ale powiedzmy za kilkanaście, 10-15 lat. W jakim kierunku powinien podążyć jej rozwój? W jakim kierunku? Uważam, że kierunek mamy bardzo dobry, przyjęty. Dalej rozwijać to, co idzie dobrze, czyli turystyka, ochrona środowiska i również pamiętać o tym, że ważne jest dla nas rolnictwo. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Robert Malinowski, wójt gminy Łukta, był Państwa i moim gościem. Piotr Harasim, serdecznie dziękuję za rozmowę.